Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Miriville na PlayStation 4 i tak jak obiecałem, jesteśmy, słuchajcie, u tej królowej. Mam już topór, jak widzicie, udało mi się bez problemu przejść, mam wszystkie fiolki i nawet na samym początku jeszcze mi został motyw leczenia i tutaj też, więc teraz myślę, że nie będzie to dla nas problemem, więc próbujemy dziadówę pokonać. Także też wszystko postarałem się jakoś ogarnąć w dużych ilościach, więc tak jak już mówiłem wcześniej, myślę, że jako tako pro... O, w ogóle ten młotek się fajnie ładuje, także to też mi się podoba. Oczywiście nie obędzie się zapewne bez problemów. A nie to. Płucz. Dobra, także myślę, że tutaj nam dosyć ładnie ta walka pójdzie i nie będzie ona jakoś mega problematyczna. Zważywszy też, że słuchajcie, te mróweczki, no my je dosyć szybko będziemy teraz dziabać tym młotkiem, bo one są na hita. Także nie powinniśmy mieć problemów. Bo ostatnio, jak dobrze pamiętacie, nie skończyło się to dla nas zbyt dobrze. Zostało dosłownie, kurde, ułamek życia. Nie. Dobra, użyliśmy butelkę, ale to jest akurat było do przewidzenia. Nie, przerzuć mi na miecz, znaczy topór. Jesus. Dobra, pokaż się. Pokaż ryja. Dobrze, jedziemy z koksem. Dobra, połowę życia zbiliśmy, także nie jest źle. Słuchajcie, będziemy ją tłuc po prostu do bólu, jak tylko nam wystarczy, bo poprzednio też zrobiłem ten mały, delikatny błąd. O, czy nam pójdzie? O! Mrówkojad, zdobyliśmy osiągnięcie i jak szybko to fajnie poszło. Super. Bardzo szybko nam poszło, bardzo dobrze. Pozwolę ci wejść do sali bohaterów. A to ja dziękuję bardzo. Nie byłem, ale podobno jest tam darmowy bar. No, na pewno, tak. Dobra, sala bohaterów czeka, bardzo dobrze. Także słuchajcie, udało nam się tutaj fajnie to zrobić. Natomiast my oczywiście... A! No niech mnie! Przecież to Daniel, władca mrówek! Nie ruszaj się, zdejmę zaklęcie zmniejszające! Thank you! O, piękny, piękny bursztyn! Trzymaj, panie rycerzu! Może jestem starą wiedźmą pokrytą brodawkami i cuchnącą kapustą, ale zawsze dotrzymuję obietnic. Oto nagroda ode mnie. A co mi dałaś? Bo jestem bardzo ciekaw. Aha, sala bohaterów, no tak. I w ogóle zobaczymy, słuchajcie, też, czy uda nam się dostać kolejną rzecz, bo wydaje mi się, że teraz chyba powinniśmy dostać fiolkę. Ale nie jestem pewny. Dobra, to już konieczność. To wiemy. Dobra, teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co widzę, możemy sobie ten pałasz zaklnąć. Tylko że to zaklęcie jest dosyć drogie, więc ja chyba na razie tego nie będę sobie tutaj kupować. Mamy już 6 kielichów i wydaje mi się, że na następnym kroku, jeżeli chodzi o kielichy, odblokuje nam się piętro. Dobra, pogadajmy z nim. Coś, co mogę ci pożyczyć. Weź to, jeśli chcesz. Daj mi fiolkę. Tylko pamiętaj, że czynię to tylko przez wzgląd na nieszczęsnych mieszkańców Galore, a nie ciebie, ty szczapowaty bufonie. Szczapowaty bufonie. Co mi dasz? Fiolkę. Albo nie. Pieniążki nam tylko dał. Ej, koleś, co ty sobie kpiny ze mnie stworzysz teraz? Co za typ. Dobra, ale tak jak już mówiłem wcześniej, domyślam się, że nam się tutaj już coś pewnie otworzy następnym razem, jak będziemy w sali bohaterów. Także tego jestem raczej na stówkę pewien i zastanawiam się, wiecie co, jaką my moc w ogóle dostaliśmy od wiedźmy, bo powiem wam szczerze, że nie wiem, dlatego że ona coś nam dała, chyba że mamy to w ekwipunku. Więc myślę, że zaraz spróbujemy to... A, mnie cofnęło w ogóle na sam początek. Dziwna sprawa. No dobra, ale tak na dobrą sprawę to teraz tak, słuchajcie, wszędzie tutaj już byliśmy jako tako, tutaj też i to też mamy zrobione na... chociaż tu nie mamy zrobionego na 100%. Tylko, że tam chyba i tak nie przejdziemy. No dobra, poczekajcie, to teraz tak, tutaj jeszcze na pewno na strachowych polach jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy, więc ja myślę, że możemy chyba powrócić tutaj. Tylko wiecie...
najpierw to i tak wejdziemy i zobaczymy, czy ja mam jakąkolwiek zdolność, czy cokolwiek, bo... No, tak jakoś, kurde, dziwnie. No i dodatkowo też jestem ciekaw, czy mogę już niszczyć te strachy na wróble, bo gdybym mógł je niszczyć, tak samo jak wiem, że trzeba podpalać te snopki siana, żeby to dziadostwo nie wychodziło. Także tu też mnie uświadomiliście. No dobra, ale poczekajcie, teraz tak. Mamy miecze, mamy młoty. Co ja od tej wiedźmy dostałem? Znaczy, chyba się nie dowiem, co dostałem od niej. I to jest chyba troszeczkę niepokojące, powiem wam szczerze. A czekajcie, weźmy sobie to jako broń dodatkową, a broń główną weźmy młot. Nie, tego miecza nie chcę. Czy ja mogę jakąś zdolność... Już sam nie wiem, co my tutaj mamy. Nie, zużyliśmy butelkę. Aha, czyli tym mieczem jestem w stanie rozwalać te strachy na wróble. Okej, dobrze wiedzieć. Tylko, że tutaj wiecie co? Tak na dobrą sprawę ja i tak nic nie zrobię, bo tutaj chyba nie mam miejsca, gdzie mogę podpalić sobie... A nie, jest ognisko, dobra. Czekajcie, to musimy to zrobić chyba tak. Weźmy to jako broń główną. A zwykły miecz weźmiemy jako broń... Chociaż nie, może to weźmy jako broń dodatkową. Teraz jak to działa? Aha, czyli ja to po prostu uderzam. Dobra. Okej. Jeszcze wcześniej się zastanawiałem, jak to działa w ogóle. One spoczko. I one, o właśnie, i one się teraz rozwaliły, dzięki czemu my mamy tak na dobrą sprawę, jesteśmy delikatnie, że tak powiem, bezpieczni. Też i tak raczej średnio w to wierzę, no ale dobra. Dobra, ogarnęliśmy sobie fiolkę, więc jeszcze będziemy musieli zobaczyć, jak tutaj to zrobić, bo tutaj gdzieś na tych polach jest ukryty ten koleś, którego my potrzebujemy. Wiecie co, miałem to też spróbował podpalić. Mogę? A, tego nie możemy podpalić, ale bieda. Ale wydawało mi się, że będziemy mogli. No dobra, tutaj mamy tego czaszko stwora, więc no tutaj niestety będziemy musieli wyposażyć się. Myślę, że zrobimy to w ten sposób. A, czekajcie, tutaj się w głowę strzelało, żeby odpadł tył. Dobra. Podejdź do mnie, podejdź. Dobra. I tu powinniśmy dostać, dobra, dostaliśmy runę księżyca i teraz tak, wchodzimy tu. Tylko tu będą te kurde głupie nietoperze. Czekajcie, ja się w ogóle naładuję topór, bo on ma fajny prądzik. A teraz pytanie, czy ja jestem w stanie to podpalić, bo to wiecie co? To wygląda trochę tak, jak gdyby się dało. Ja może to sobie ogarnę, bo wiecie, wolałbym znaleźć wszystkie jakby... No, dobra, podpalone. Wiecie, wolałbym znaleźć chyba wszystkie takie elementy, które gdzieś tutaj są, tylko pytanie, czy ja jestem w stanie to podpalić. O! Pali się! Patrzcie, czyli dobrze mi się wydawało. O, co to jest? Mogę to jakoś... Oj, chyba niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ale widzę, że jest ukryta jakaś tu piłeczka, coś w ten deseń. No dobra. Nie wiem, czy to jest jakiś taki easter egg, czy cokolwiek. Nie wiem, nie znam się naprawdę. Wiem, że grając w grę, na której się człowiek nie zna, to jest trochę słabo. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, no nie jestem jakimś mega hiper turbo... Wiecie, o co chodzi. Nie grałem nigdy w Medievala, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na pierwszy raz, to nie idzie nam źle. Dobra, tutaj musimy się wyposażyć w zaklęty miecz, bo inaczej nie dziobniemy tych...
piermiskich, kurde, gówniaków. One, kurna, biją jak głupie, nie? Dobra, zdobyliśmy srebrną tarczę, więc fantastycznie. Czy ja te kruki mogę... Do widzenia, właśnie. Dobra, teraz tak, zmieńmy sobie na to broń podstawową, dajmy na zwykły miecz, żeby go tutaj nie rozładowywać zbytnio. O kurde, zapomniałem, że on strzela. Fuck. W ogóle myślę, że my zaraz i tak możemy iść i się zregenerować. Dobra. Poproszę runę. Dobra, to sobie otworzymy, ale najpierw pójdziemy zregenerować nasze życie. I teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli dobrze pamiętam, tutaj będziemy teraz mieli dwa te filary takie, gdzie będziemy musieli sobie podpalić. Więc myślę, że tak, weźmiemy sobie to jako broń dodatkową, maczugę, i ja ją pójdę, wiecie co, szybciutko podpalę. Tak, wiecie, just in case, po prostu od razu pójdziemy i potłuczemy te miejsca, w których one się tam respiły, no bo... Kurczę, no umówmy się, że lepiej jest się ich pozbyć teraz, aniżeli potem, żeby one się w kółko nam respiły. I dodatkowo też nie mam za bardzo pojęcia, jak przejść dalej motyw, jeżeli chodzi o... Aha! Czyli maczuga nam gaśnie. A to nie jest... A, widzicie, to mi się wydawało, że kurcz to będzie na dłużej, a tu się okazuje, że nie. No dobra. To tu musi być gdzieś jakieś ognisko chyba. Tam jest. A nie, tu nie ma, tu jest. O kurde, idzie ten badziewiak. Do widzenia mi, stara krowo. Dobra, jedno podpalone. Dobra. Poszły w pizdu. Jeszcze odwołałem od tego smyczydła. No dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj dokładnie, bo tak, tu są pieniążki. No dobra, tylko wiecie co? Teraz jest bardzo dobry myk. I jak to przejść dalej? Co prawda domyślam się, że on nas tutaj będzie w jakikolwiek sposób ochraniać przed tym wszystkim. Czekajcie, bo jest strach na budle. Czy on się nim zaopiekuje tak, żeby go zabić? Tak, czyli on nam go zabija. Są to te kruczyska do widzenia. I teraz tak, kurde, chciałbym przejść, wiecie co, tam na tą drugą stronę, ale... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czekajcie, bo w tej księdze co jest? Na polu kukurydzy czai się... I nie zostawiaj tam dłużej niż musisz. No o tym to ja doskonale wiem, kurde. Chciałbym tu kopnąć. Czy to w tą stronę? Nie, to w tą stronę. Słuchajcie, tam jest puchar i tam jest to wszystko, no. Czekajcie, jeżeli mam uważnie zaplanować drogę... Gdzie jest ten smok? Halo, smoku! Możesz mi pomóc? A nie, ale zrąbałem, ale zrąbałem! Nie, czekajcie. To trzeba definitywnie przejść tędy, tylko że ja muszę wziąć rozpęd. A, gówno, prawda. Kurde, jak ja mam tam przejść, no? No bo słuchajcie, tego pola ja na pewno nie podpalę. To wiem już na pewno. Już ostatnio nawet testowaliśmy. Się po prostu nie da. A gdybym użył młota...
też nic nie da. No i jakim cudem to mnie zeżarło? Nie stałem w polu. Co za kupa. Ajajaj, wiecie co? To chyba nie ma sensu. Nie mam pojęcia, jak się tam przedostać. Definitywnie wydaje mi się, że trzeba tędy, bo tutaj się nic raczej więcej, wiecie co, nie wymyśli. Szkoda tylko, że ten smok sobie poszedł. No i tu jest ta cała machineria, kurczę, którą my musimy odpalić, ale ja jej nie odpalę, bo nie mamy, kurczę, tej części, która jest tutaj gdzieś ukryta, tak? Ja już wiem, o co tu chodzi. No nie mogę książki przeczytać. Dobra, czaję. To zostanie wypuszczone i zrobi nam przejście tam, gdzie jest puchar. Tylko że my musimy znaleźć część. A widzicie, takie buty. Dobra, czyli ja w ogóle nawet niepotrzebnie próbuję tam w jakikolwiek sposób podchodzić i cokolwiek robić, bo to i tak mi nic nie da. Ajajajajaj, dobra. Teraz Wojciech ogarnął. Czekajcie, bo tu jest ten... niski strach. Dobra, te części, wiecie co, one muszą być gdzieś tutaj. Nie, to mi nic nie da. One tu gdzieś muszą być, tylko że ja musiałem je gdzieś pominąć. Definitywnie. Oh fuck. Ja musiałem gdzieś, słuchajcie, po prostu w któreś miejsce nie wejść wcześniej. Fała biją. Dobra, tu możemy sobie zregenerować całe życie i wszystkie flaszki. Gdzie ta część jest? Wiecie co, jeżeli jej nie znajdę, a dojdziemy prawie do końca, to ja myślę, że skorzystam z pomocy internetu i jakoś spróbujemy to zrobić, bo... na pewno jej nie było. A, nie przejdę. Kurde, jak to... Na. Dobrze. Doszliśmy do tego. Tu jest jakaś skrzynka. To będzie tu? Zdobyto część, patrzcie, czyli jednak. Dobra, mogę sobie przewidzieć, czyli jednak o to chodziło. Dobra, to super, to będziemy mieli, słuchajcie, zrobiony ten poziom. Sympatycznie. Dobra, wracamy. Nie bić mnie, powiedziałem. Aj, fucking machen! Najważniejsze jest to, że mam część. Więc nie zawaham się teraz jej użyć. Super, dobra, kurde. Widzicie, ale to jest właśnie... O, tu jeszcze są pieniążki były, nie zwróciłem uwagi. Dobra, ale wiecie co, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak na dobrą sprawę, umówmy się, mamy możliwość i tak przejścia sobie tak na spokojnie. I to jest to, część żliwiarki. No i teraz będziemy mieli ładne przejście, nie? Boże, jaka prosta droga. Możecie mi w dupie pogrzebać. O, chyba nie! Nie widziałem, że tu nie ma wody.
Dobra, mamy puchar, mamy skrzyneczki, mamy dodatkową porcję złota. Mamy też mnóstwo flaszek i wydaje mi się, że zdobyliśmy chyba kolejną flachę. Jak super. Fantastycznie. Ale zobaczcie, tutaj w ogóle jest miejsce... To się nam teraz odblokowało. Super, ej, no zajebiście. Bardzo się cieszę. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że ten poziom mamy też zrobiony w 100%. Dodatkowo też zdobyliśmy kielich, bo poprzednio go nie zdobyliśmy, więc możemy wejść do sali bohaterów. Także elegancko, kurde. Tylko żeby teraz nie odwalić. Chociaż nie, tu możemy też sobie przejść na spokojnie, bo i tak słuchajcie, mamy prawie pełne fiolki życia. Więc to nam krzywdy nie zrobi. Także nie ma problemu. Dobra, przyszliśmy to. Uff. O, i tu nawet widzę, że też możemy sobie życie... A nie, tu... A, dobra, wyszedłem. Ale powinna się załadować sala. Oczywiście, że się załadowała elegancko. Czyli co, będziemy mieli chyba wejście na górę. Tylko pytanie, czy na górze będzie coś na nas czekało, czy nie. Oczywiście, że się odblokowało przejście. Patrzcie, jak ładnie. Który mi coś da? O, elegancko wyhaczyłem. Siema. Dan. Powiedz mi, co... Nie wstydź się, słonko. Widziałam, jak na mnie łypiesz. Może jesteś słaby i wątły, jak wszyscy mężczyźni, ale lubię cię, Danielu. A teraz posłuchaj, słodziutki. Twój łuk i strzały nadają się do drobnych zadań. Ale jeśli naprawdę chcesz mieć siłę rażenia, weź tę włócznię. Ulala, zdobyto włócznie, a jak ta włócznia... O, ona ma tylko 30, ty... O, tu będziemy mieli, widzę, już jakąś tarczę. To jest chyba definitywnie jakiś finalny koleś, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu będzie znowu jakiś topór, tu będzie jakiś ładny mieczyk. Ej, elegancko, kurde. Strasznie mi się to podoba. Dobra, jak ta włócznia działa? Aha, czyli ja nią rzucam. Mogę ją... Uuu, patrzcie, my ją możemy jeszcze naładować. Ale czad. Dobra, super. Dobra, tylko teraz tak. Chciałbym jeszcze odwiedzić sklep. Kup włócznie. No, włócznie są drogie. Noże do zrzucania to tak za bardzo ich nie używamy. I tak mamy 38, więc myślę, że możemy naładować miecz, żeby... O, teraz magia w gratisie. Super, elegancko. Ja pierdziele, fajnie się... Słuchajcie, zaczyna się robić spoko i właśnie... Bardzo dobrze, że poszliśmy po te wszystkie rzeczy, bo umówmy się, gdybym miał młota, nie zrobiłbym w ogóle na pewno zadania z tym, tam z mrówkami, to w ogóle mija się z celem. Ostatnio też robiliśmy dyniowy wąwóz i też całkiem fajnie nam pykło, więc w następnym odcinku, słuchajcie, udamy się do dyniowego węża. I zobaczymy, jak to tam wszystko będzie funkcjonować. Natomiast ja wam przypominam, jeżeli pominąłem jakiś sekret i wy o tym wiecie, albo coś powinienem zrobić, dajcie mi oczywiście znać i w kolejnych odcinkach sobie to porobimy. Także ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że wam się podobało. Pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Wpadajcie na wszystkie SM-ki, czyli social media, linki macie w opisie. A my słyszymy się w następnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, cześć, pa!